Znaczy tak, na pewno bardzo otwarty mecz. Jedną z rzeczy, która na pewno mi się nie podobała, to to, że troszeczkę byliśmy za bardzo rozwaleni, za dużo odległości między nami. Broń, szczególnie w pierwszej połowie, potrafiła to wykorzystać i gdzieś tam stwarzała sobie sytuację. No my jesteśmy tak, nie chciałbym za dużo się rozwijać i za dużo o kwestiach taktycznych rozmawiać. W kwestiach mentalnych my jesteśmy w takim miejscu i na takim momencie, że to szczęście trochę nam sprzyja, tak? Bo na pewno nie powiem, że to był mecz, w którym byliśmy zespołem lepszym. Udało nam się strzelić bramkę i powiedzmy, tak jak mówię, to szczęście nam tak sprzyja, że gdzieś tam nawet w sytuacjach ciężkich potrafimy się wybronić i potrafimy tej bramki nie stracić, więc za to tutaj pochwały dla mojego zespołu, ale taki jedyny kamyczek to, że ten mecz mogliśmy zdecydowanie wcześniej zamknąć. Broń nas troszeczkę zdominowała, daliśmy się zepchnąć do defensywy, ale bardzo dużo odjazdów do kontrataków, bardzo dużo ataków szybkich, po których na tyle mamy doświadczony zespół, że powinniśmy strzelić kolejne bramki i ten mecz zakończyć szybciej. Trener, gospodarze, jak to pan trener widział? Ja się tylko z jednym tutaj trenerem nie zgodzę, że potrafiliśmy wykorzystać te przestrzenie, bo nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, które mieliśmy. Nie chcę teraz liczyć na głośno, bo też jestem w emocjach, ale myślę, że było ich stanowczo za dużo, żebyśmy kończyli ten mecz z wynikiem 0 po naszej stronie. Tyle myślę, mogę powiedzieć na ten moment.